Konrad, z jednej strony punkt cenny, bo graliście w 10 przez ponad pół godziny, ale z drugiej strony to tylko punkt w drugim meczu. Dokładnie, też bym to nazwał, że uszanować trzeba punkt, ok, bo graliśmy w 10, ale nie przyjechaliśmy tu po 3. Myślę, że to było widać, bo nawet w przerwie rozmawialiśmy o naszym spokoju, o naszym wyrachowaniu, który mieliśmy w pierwszej połowie, bo 2 razy piłka znalazła się w siatce. Tylko no niestety tam było jak było i nie została zaliczona. No i wierzyliśmy wszyscy, że strzelimy w drugiej połowie i tak by myślę było, no gdyby troszeczkę no inaczej gdybyśmy się zachowali. Nie miałeś chyba zbyt wiele pracy, bo statystyki pokazują, że żadnego strzału celnego Ełkes nie oddał. Bardziej na przedpolu gdzieś tam trzeba było wspierać chłopaków, żeby przeciwnicy nie doszli do groźnej sytuacji. No zachowaliśmy tą mądrość no z tyłu, no ale gdzieś tam przy tych przejściach no daliśmy się zaskoczyć i no graliśmy w 10, nie straciliśmy bramki, okej, no ale no my przyjechaliśmy to wygrać, nie ma co ukrywać. No ta końcówka to taka momentami obrona Częstochowy, choć to wyjście Kuby Górskiego do przodu trochę chyba strachu napędziło gospodarzom. No dokładnie, no na tą właśnie sytuację czekaliśmy, czy na jakiś stały fragment, jeżeli gra się w 10, wiadomo, no trzeba trochę więcej biegać, i bo jest nas jednego mniej, no ale to dlaczego można, dlaczego się mówić, że my jesteśmy skazani na porażkę, skoro gramy w 10? My walczyliśmy jeden za drugiego, myślę, że okej, końcówka była ciężka, ale no, były fragmenty, w których wychodziliśmy i sobie całkiem nieźle radziliśmy. A jesteś skłonny powiedzieć, że jakby nie ta czerwona kartka, to bylibyście w stanie wygrać ten mecz? Znaczy ja nie lubię kalkulować, no ale przyjechaliśmy tu po 3 punkty i mówię, no jestem zły, okej, dobra, nie puściłem bramki, ale to mnie nie cieszy. Ja wolałbym tu wygrać, zwyciężyć, pokonać ŁKS i po to tu przyjechałem. No i takie mamy wszyscy, to nie tylko, że ja, bo przyjechaliśmy ze Stomilem, podrażnione nasze ambicje zostały, nie wygraliśmy spotkania i tu przyjechaliśmy wygrać, bo my chcemy gonić Widzew i gonić czołówkę tabeli, a nie być tylko na trzecim miejscu.